Cześć, witam na kanale Ogród Macieja i Rośliny Egzotyczne. Dzisiaj aktualizacja co tam u Musa AEAE. Wielu ludzi się nim interesuje, bardzo dużo osób chce go kupić. Niestety tylko sporadyczne są przypadki, że można go dostać u nas w kraju. Ten egzemplarz sprowadziłem z Tajlandii w tamtym roku, to jest jego będzie drugi sezon. Poprzedni sezon to był taki dopiero pobudzający go do wzrostu, dopiero go wybudzałem z takiej z tej bulwy z kawałkiem pnia długości 60 cm. No wiadomo, podczas wybudzenia musiałem go ścinać, bo on był bez liści przepraszam i trzeba było go pobudzać do wzrostu. Ten stożek, sama góra tej łodygi, tego pseudopnia zasychała, ukorzeniał się, no i tak po zasuszeniu się tej góry ścinałem, gdzieś to było co 3 dni kawałeczek po kawałeczku, dosłownie po kilka milimetrów, aby ta rana była świeża, żeby mógł się ze środka wysunąć listek. No i jakoś udało się wybudzić tego banana, że teraz bardzo ładnie rośnie. Stwierdziłem, że posadzę go bezpośrednio do gruntu, rośnie sobie swobodnie, bez żadnej donicy. To jest ziemia uniwersalna z obornikiem, tak jak dla wszystkich. I co? Teraz już słońce zaczyna zachodzić, ale on tutaj normalnie rośnie w pełnym słońcu i niby, że nie lubi pełnego słońca, że wariegata, że go przypali. No jak widzicie, rośnie tutaj od czerwca, od 2 miesięcy. Tutaj jest jedno przypalenie, no i tu drugie. Na nowych liściach nie widać nic. Bardzo piękne te liście. Ten liść był bardzo ładny, ale podczas zabawy oberwał piłką po prostu i się złamał. No i czekam na odrosty. Czekam na odrosty. Jeszcze się nie pojawiły, od czasu do czasu tak z niecierpliwością tam grzebnę paluchem w ziemi, ale jeszcze nic nie widać. Od jakiegoś czasu, od 2 tygodni, gdzieś od 3 tygodni. Bardzo fajnie rośnie. Nie jest to banan szybko rosnący, tak jak mniej więcej coś tak jak Basio, ale wolniej rośnie. No ale bardzo ładnie rośnie. Bardzo mi się podobają u niego te cholewki. Brzegi cholewek liściowych zabarwione na różowo, gdzie zwykle za różowym kolorem nie przepadam. No powiedzmy, że to jest fioletowy, tak? No to mi się podoba. No przy nim rośnie mieczyk, to nieważne. Widać mniejsze liście, które wypuszczał na początku, już teraz coraz większe. Ten jest troszkę mniej łaciaty, że tak powiem, ale fajnie sobie rośnie. Ma też taki siwy nalot. Kiedyś nagrywałem filmik, skąd pochodzi Musa AEAE. No to przypomnę, że został pierwszy raz znaleziony i czy tam odkryty na Hawajach, gdzie normalnie dziko od początku tam zarania dziejów banany nie rosły, tylko zostały tam sprowadzone przez człowieka z Azji. Dokładnie nie wiem skąd, także to jest pochodzenia azjatyckiego, ale znaleziony, pierwszy został odkryty na Hawajach. Obecnie też uprawiany w Kalifornii, gdzie jest inaczej właśnie nazywany Musa Kalifornia, coś takiego. No i zobaczymy, no na razie fajnie sobie rośnie. Aha, i co do wytrzymałości, bo też niby, że jest bardzo delikatny. No słuchajcie, teraz już mamy sierpień, już niedługo wrzesień. Zdarzyło się już chyba ze 2 razy, że temperatura spadła w nocy do 7 stopni, do 5 nawet. Jak widać, nie zrobiło na nim żadnego wrażenia.
upały, w upały zwija te liście, jest podlewany codziennie w pełnym słońcu, w tej upały najgorsze był. No nic, no bardzo jestem mile zaskoczony tym bananem, że jego wytrzymałość, odporność na takie warunki jest zdecydowanie większa niż się to podaje. Bardzo ładny. I miejmy nadzieję, właśnie miałem dokończyć, że dobrze się przyjmie w donicy po wykopkach. To jest też pierwsza próba uprawy tego banana w gruncie. Znajomi to mają Musa AE, uprawiałem je w donicy. Ja zarysykowałem i ciapnąłem go do ziemi. Próbować trzeba. No jak jest taki wytrzymały, jak powiedziałem, no to po wykopaniu powinien też jakoś miarę znieść to zimowanie i powinny się korzenie odrodzić. Nie będę go zimował chyba w piwnicy, tak myślę, w chłodnym, tylko po prostu będzie tak jak zeszłej zimy z ciepłolubnymi na werandzie. Chodzi o to, żeby ziemia szybciej przesychała, żeby nie było zastoju, bo będzie miał wzrost spowolniony, będzie w szoku po wykopkach, no i na pewno liście straci. Liści mu nie będę obcinał, bo jest na tyle duży, że jeszcze się zmieści z liśćmi. Co wy o tym sądzicie? Jak wam się podoba? Piszcie. Dzięki. Jakieś pytania? Pisać. Będę odpowiadał. Postaram się. A, i czy będę miał odrosty na sprzedaż? Nie będzie odrostów na sprzedaż, ponieważ to jest na razie jeden banan. Jak da odrosty, to oczywiście one będą w zapasie. Pozdrawiam serdecznie i cześć.